dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, czym były U-boty. Określenie, które wielu z Was mogło gdzieś słyszeć, ale nie do końca wiedzieć, o co chodzi. Jest to określenie mocno powiązane ze statkami i marynarką wojenną, a ich historia jest bardzo interesująca. Opowiemy dzisiaj o tym, jak dużą przewagę dawały one na polu walki, ile statków zostało przez nie zastrzelonych, czy to, jak wyglądał proces rekrutacji na tego typu okręt, oraz jak jeden okręt podwodny był w stanie zatopić 3 wrogie okręty w zaledwie godzinę. Zapraszam na odcinek. W końcu nastał ten moment, gdzie sponsorem kanału została jedyna słuszna gra. Dla miłośników statków, czyli World of Warships, jest to darmowa gra zespołowa, pozwalająca na uczestniczeniu w wielu bitwach morskich. Flota w World of Warships liczy ponad 400 okrętów z okresu I, jak i II wojny światowej. Bitwy odbywają się w wielu ciekawych miejscach, co skutkuje tym, że do każdego miejsca trzeba dobrać inną strategię. Trzeba dobrać odpowiednią klasę statku spośród niszczycieli, krążowników, pancerników i lotniskowców, a następnie przystąpić do bitwy. Jeśli chcesz poczuć prawdziwy klimat statku i wciągających pojedynków, skorzystaj z linku w opisie do rejestracji konta, dzięki któremu otrzymasz bonusy o wartości aż 100 zł. Jest to specjalny bonus tylko dla widzów kanału Statki. Gra jest dla każdego, niezależnie czy jesteś nowicjuszem czy profesjonalistą, bez problemu odnajdziesz się w tej grze, jeszcze bardziej pogłębiając interesującą wiedzę na temat statków. Dla nowych graczy z kodem BOOM otrzymasz wiele bonusów, takich jak chociażby 2 okręty, czy 7 dni darmowego konta premium i wiele więcej. Jeżeli nie jesteś pewien, czy gra Ci się spodoba, po prostu spróbuj, używając linku w opisie, a być może będzie to Twoja nowa ulubiona gra. U-boty to niemiecka flota podwodna, zaczęła powstawać na początku XX wieku. Właśnie wtedy Niemcy skonstruowali pierwsze konstrukcje, które mogły się zanurzyć. Pierwsza tego typu łódź podwodna weszła do służby już w 1906 roku. Jednak dopiero podczas wybuchu I wojny światowej popyt na tego typu okręty się zwiększył, a co za tym idzie, zwiększono nakład pracy nad tą konstrukcją. Okręty te udowodniły swoją skuteczność, zatapiając wiele ciężkich okrętów wojennych. Były one tak skuteczne, że do końca I wojny światowej w niemieckich stoczniach powstało aż 360 takich łodzi, a czego połowa została zatopiona podczas wojny, ale tym samym zatopiły one aż 11 milionów ton sprzętu przeciwników. Jednak pierwsze łodzie podwodne powstały już w roku 1850, gdzie został stworzony dwuosobowy pojazd, który mógł w pełni się zanurzyć. Jednostka ta miała wyporność 27 ton, lecz później niestety zatonęła. Ale na całe szczęście inżynier zdążył się wydostać, ale pierwszy pełnoprawny okręt SMU-1 powstał w roku 1906 i posiadał wyporność 238 ton, a napędzany był silnikiem benzynowym. Na wyposażeniu tego okrętu znaleźć można było wyrzutnie torped. Konstrukcja ta stworzyła solidne fundamenty pod kolejne tego typu projekty. Niestety na początku, aby móc dokonać rozpoznania w terenie, trzeba było używać tak zwanego peryskopu, czyli przyrządu, który służył do obserwacji terenu wokół statku podwodnego. Być może nazwa niewiele Wam mówi, ale patrząc na zdjęcie poglądowe, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Zawsze zastanawiałem się, jak to działało, a w tym urządzeniu po prostu były 2 lusterka, które pozwalały na odbicie obrazu, co pozwalało na obserwowanie powierzchni nad łodzią. Jednak i to rozwiązanie nie pozwalało na idealne rozpoznanie terenu, korzystano wtedy również z obserwacji optycznej na powierzchni. Na statku znaleźć również można było telefon akustyczny, który zapewniał łączność pomiędzy mechanikiem a pilotem, jeśli ten był na pokładzie. U-boty się rozwijały, a pierwsze sukcesy zanotowały w 1914 roku, kiedy to U-21 zatopił należący do Royal Navy lekki krążownik. Był to również ważny element historii okrętów podwodnych, gdyż były to pierwsze w historii zatopienie wrogiego okrętu za pomocą samodzielnej torpedy. Jednak wielkie sukcesy U-botów były dopiero przed nimi. A dokładniej mowa o zatopieniu 3 brytyjskich krążowników, zostały one zatopione w nieco ponad godzinę. I w ten sposób brytyjskie okręty doszły do wniosku, że U-boty to broń wręcz idealna, co skutkowało wprowadzeniem przez Brytyjczyków działań mających na celu zmniejszenie możliwości ataku przez niemieckie U-boty.
Jednak warto jest tutaj dodać, że doszło do małej wpadki, a mianowicie początkowo U-boty były wyposażone w silniki benzynowe do napędu na powierzchni, które były zainstalowane do wszystkich podwodnych jednostek. Spowodowało to, że w dniu przed wybuchem I wojny światowej większość z tych okrętów była niezdolnych do służby. Zaostrzenie konfliktu między Brytyjczykami a Niemcami spowodowało, że dochodziło również do zestrzelenia jednostek handlowych, jak i liniowych. W 1918 roku doszło do zawieszenia działań wojennych i do tego momentu Niemcy stracili blisko 5000 żołnierzy, a połowa z 360 U-botów zostało zatopionych. Niemieckie U-boty zatopiły łącznie ponad 6000 statków handlowych i transportowych. Niemcy tak wyspecjalizowali się w projektowaniu U-botów, że stworzyli oni również statki dla Finlandii czy Hiszpanii, zdobywając tym samym wiele cennych doświadczeń, aby udoskonalić swoją broń. Skutkowało to tym, że już w roku 1935 w Niemczech była taka technologia, która pozwalała na budowę naprawdę nowoczesnych okrętów. Warto jest tutaj wspomnieć o samym kształcie okrętów podwodnych, które bardzo mocno przypominają spadającą kroplę, która natomiast jest uważana za jeden z najbardziej opływowych kształtów i na podobny styl były projektowane kadłuby statków podwodnych, gdyż ważne było, aby te stawiały jak najmniejszy opór podczas szybkiego przemieszczania się pod wodą. Jak wyglądało szkolenie na U-boty? Otóż trening dla kadetów rozpoczynał się z 3-miesięcznym szkoleniem ogólnowojskowym. Wyglądał on podobnie jak w przypadku szkolenia piechoty. Następnie taki kadet szkolony był już na okręcie przez okres 9 miesięcy i w tym czasie musiał brać udział w 6 atakach, tak więc okres przygotowania takiego oficera był mocno wydłużony. Jednak na U-botach każdy miał swoją określoną rolę, na którą był szkolony. Dowódca pilot odpowiadał za prowadzenie całej walki, za użycie broni, czyli torped, ale i również za nawigowanie i manewrowanie okrętem. Mechanik odpowiadał natomiast za poprawne działanie układu napędowego, kontrolę głębokości i był również sternikiem, a na rozkaz dowódcy aktywował torpedy. Okręty te z pewnością miały swój ogromny wkład w przewagę Niemców nad innymi krajami podczas I wojny światowej. To one przetarły szlaki podwodnych okrętów i wprowadziły bitwy morskie na inny poziom. Pozwalały na działanie zaskoczenia i pozostawały w wielu przypadkach niezauważone. Przeciwnicy określali U-boty jako najgorszy koszmar. Jeżeli również chcecie poczuć klimat wojenny i przeprowadzić spektakularną walkę, kliknijcie w link w opisie i załóżcie swoje konto i dołączcie do morskich bitew sprzed ekranu swojego komputera. Zostawcie polubienie i subskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę. Ahoj!